Cześć, dzisiaj przychodzę do Was z projektem Danko. Znowu mi się trochę produktów zebrało, ale mam nadzieję, że ten film będzie w miarę taki, wiecie, sprawny. Pierwsza rzecz to jest płyn do kąpieli Sherry Tart, czyli tarta wiśniowa z firmy Luxjat. To jest płyn do kąpieli, który ja kupiłam w zeszłym roku zimą, czyli jakby nie tej zimy, tylko poprzedniej zimy. Aż 1000 ml, więc raczej takie rodzinne opakowanie. Powiem Wam, że dla mnie one są te opakowania trochę niepraktyczne, bo ja jakby nie jestem w stanie tego zużyć. Mam jeszcze jedno jakieś takie wafelkowe coś z Luxi. Ogólnie dużo fajnej piany, bardzo niedrogie to było, wydaje mi się około 10-15 zł. Ogólnie polecam, jeżeli lubicie albo macie duże rodziny, potrzebujecie takiego ekonomicznego opakowania. Dalej spray to jest Dove antyperspirant, dezodorant. Antyperspirant w aerozolu po prostu. I ten był o zapachu oryginalnym, czyli tym takim ichniejszym. Napisane jest tutaj, że aż 48 godzin ochrony. Powiem Wam, że bardzo dobrze ochrania. Ja nie jestem dużą fanką sprayu pod pachy, dlatego że zawsze mi się wydaje, że to się szybko strasznie kończy. Natomiast ten był bardzo fajny i jak nie będę wiedziała, co kupić, to myślę, że do niego wrócę. Dlatego że też ten intensywny zapach jest fajny. Nie kierano, idę na siłowni, nie używam oczywiście żadnych perfum. Nie lubię w ogóle, jak ktoś mi się na siłowni tak mocno wypsika i wtedy te perfumy wchodzą w reakcję ze skórą i o Jezu, nie daj Boże, są to jakieś okropne, ciężkie, męskie perfumy i ten ktoś jest spocony i jeszcze coś tak uwalnia z niego, jakaś taka hardkorowa woda kolońska. A wracając do tego, akurat tutaj zapach jak najbardziej ok. Zużyłam kolejne opakowanie mydełka z Bath & Body Works w piance. Ten miałam o zapachu Vanilla Bean Noel, czyli ze świątecznej serii. Uzależniłam trochę moich rodziców, o dziwo mój tata jest zakochany, ale też mój tato odkrył, że można tu nalać normalnego mydła i też się będzie pienić. Natomiast bardzo mu się te zapachy podobają, aż to jest dziwne naprawdę, bo on raczej nie jest mężczyzn, którzy przykładają wagę do takich rzeczy. I zawsze robię rodzicom zapas i sobie, więc kupuję je w promocjach, gdzie one wychodzą za kilkanaście złotych. Suchy szampon, kolejne opakowanie suchego szamponu firmy Batiste, test XXL Volume Dry Shampoo, to jest chyba mój ulubiony. Wziąłam też całe opakowanie zielonej maseczki Glam Glow. To jest nawilżająco oczyszczająca wersja, bardzo dobra, jednak raczej jej drugi raz nie kupię. To znaczy, może ją kupię na jakiejś bardzo dużej wyprzedaży albo jak będę gdzieś za granicą. Natomiast nie są one tak powalające jak czarna wersja. Cały czas uważam, że ta czarna wersja i niebieska ta na noc to są takie najmocniejsze i te, które najbardziej warto kupić. Natomiast wydaje mi się, że jeszcze jedna nowa teraz wyszła w Stanach. Natomiast wracając jeszcze do tej, ona zawiera oleje, które bardzo silnie nawilżają, czyli to jest fajna maska, dlatego że ona z jednej strony oczyszcza bardzo dobrze, a z drugiej strony bardzo dobrze natłuszcza, nawilża twarz. Naprawdę nie jest zła, to nie jest tak, że ona jest zła, natomiast to jest cena prawie 200 zł, więc dla mnie to już musi być prawie cud nad Wisłą, jeżeli chodzi o te maski. Pachniała śmiesznie, wiecie? Bo pachniała trochę jabłkiem, a trochę jakimś takim właśnie dziwnym czymś. Użyłam też kuleczkę, którą mi polecałyście, Vichy antyperspirant. Kupiłam drugą, bardzo podoba mi się zapach. Jeżeli wiecie, czy istnieją perfumy pachnące podobnie do tego antyperspirantu, to dajcie mi znać. Bardzo dobrze zabezpiecza, natomiast on na mnie nie działa tak, jak żeście niektóre z Was pisały, że po nim kompletnie nie ma plam pod pachami. On oczywiście blokuje zapach i tak dalej, natomiast no ja po nim się normalnie pocę, w sensie wiecie, no leci ze mnie. Jak już ze mnie leci, to ze mnie leci, tak? To nie blokuje jak jakiś tam Etiaxil czy coś w tym stylu. Zużyłam peeling do ciała, nie mam teraz żadnego, muszę kupić jakiś, albo zamówiłam z Avonu, nie pamiętam. Avon Dazzling Moments, czyli to jest z peeling o zapachu ich, Dazzling Moments. Bardzo przyjemnego połączenia piżma i owoców, uwielbiam po prostu. Ten był jeszcze o tyle fajny, że miał dość dużo drobinek i podczas nakładania on się zamienia w taki, jakby to nazwać, w taką pastę bardzo fajną. Więc przyjemnie się go używało, naprawdę było czuć, że on coś na tej skórze robi i utrzymywał długo zapach na ciele, jeszcze używany razem z kremem i z tą wodą toaletową, to już w ogóle pachniało, pachniałam nim cały dzień. Teraz została mi właśnie tylko woda toaletowa i krem. Dalej, co mamy tutaj? Taft Stylish Selection, o tym produkcie Wam wspominałam, to jest suchy szampon z firmy Taft, który dostałam gratis do jakichś zakupów, chyba w Rossmanie. To jest, nie wiem jaka tutaj wersja, chyba też dodająca objętości.
Powiem wam tak, że on to jest, o tyle on, mu wspominałem, z tym się różni od Batisty i innych takich popularnych suchych szamponów, że on bieli i zbiera się w miejscach, w których faktycznie na włosach jest sebum. Tam, gdzie tej potrzeby tego sebum zabrania nie ma, tam on się nie odznacza. Natomiast problem jest później z wyczesaniem go z tych miejsc, bo on się zbija i robi takie małe kołtuniki we włosach, gdzie przy moich długich włosach, które są bardzo gęste, ale cienkie same w sobie, no to jest recepta na cudowny kołtun gdzieś tam pod spodem, który się tworzy. Natomiast poza tym był to bardzo dobry produkt, chyba nie można go niestety kupić. Ktoś z was też wspominał, że widział go w Rossmanie z przyklejką, cena na pożegnanie. Użyłam też w końcu cały krem, barwa siarkowa, krem siarkowy długotrwale nawilżający. Bardzo go lubiłam na dzień właśnie idąc na siłownię nakładać albo pod makijaż, kiedy nie było słońca. Bardzo lekki, bardzo ładny zapach, w ogóle bardzo spodobała mi się ta seria barwa siarkowa, mam też maseczkę i na pewno sięgnę po nią. Powiem wam, że teraz troszeczkę mi się ostatnio zmieniła filozofia, jeżeli chodzi o kosmetyki do pielęgnacji i staram się używać pełnych linii, czyli na przykład używać kremu, toniku, płynu do demakijażu z jednej linii. Zrobiłam tak z serią ziai, tą z liśćmi z drzewa herbacianego, o której wam nagram niedługo film i jestem bardzo z tego zadowolona, więc myślę, że może kiedyś skuszę się na całą serię właśnie z barwy siarkowej. Zużyłam też to jest Clinic Liquid Facial Soap, czyli to jest mydło do mycia twarzy w płynie, do cery suchej i mieszanej chyba, do cery typu pierwszego i drugiego, czyli do suchej i normalnej, delikatnej. Bardzo długo go miałam, tu w zasadzie jeszcze coś na dnie jest, jestem nieekonomiczna, mogłam to wygrzewać. 200 ml ja kupuję w outlecie, cena takiej butli to jest około 40 zł. W promocji tym bardziej i ja go strasznie długo miałam. Słuchajcie, no nie chcę wam skłamać, ale o Jezu, z pół roku na pewno. I to jest dla mnie takie łagodne oczyszczenie twarzy, kiedy nie mam na twarzy makijażu. Ale on z makijażem też jak najbardziej sobie radzi. Użyłam też samo opalacz Liren. Wczoraj w Rossmanie widziałam, że już jest znowu powoli sezon na samoopalacze i na produkty do opalania, bo z powrotem cała puła była wystawiona tego i ten między innymi widziałam też, to jest mus samopalający do twarzy i ciała Body Arabica w wersji chyba ciemniejszej, nie chcę skłamać, ale tak mi się wydawało, że jest wygląda tak, nie jest bardzo ekonomiczny, dość ok, pachnie i daje dość mocny kolor, dwie aplikacje to już jest naprawdę mocny kolor. Nie używam go do twarzy, w tej chwili mam mój ulubiony z Gosha, zrobiłam zapas, bo gdzieś był na promocji. I zamówiłam też znów z Avon samoopalacz, który lubię chyba najbardziej. Jakby jest najbardziej, wiecie, adekwatna cena do jakości, do koloru i tak dalej. Natomiast ten nie pamiętam ile kosztował, ale nie był zły i na pewno jest lepszy według mnie niż Body Arabica balsam samoopalający, który dla mnie, jeśli chodzi o rozprowadzenie go na skórze, to prawie graniczy z cudem. Zużyłam też żel pod prysznic Adidas for Women Shape. Fajnie tak energetyzująco pachnie jakimś tym grejpfrutem. Przyjemny, natomiast ja totalnie nie wierzę, żeby kremowy żel pod prysznic Adidas Shape wzbogacony ujędrniającą technologią zapachu. O proszę, zapach, który ujędrnia. To jest ciekawe. Ja pierniczę, czego oni nie wymyślą. Tak, powąchajcie Adidasa. Ja nie będę wyrzucać, będę wąchać i będę się ujędrniać jednocześnie. Ujędrniłam się już? Słuchajcie, zużyłam też Rexona Linen Dry, Ultra Dry. Też żeście mi Rexona polecały. Nie jest zła, ale na mnie jakoś wybitnie nie działa. To już ta z Vichy kulka jest zdecydowanie lepsza, czy ten antyperspirant DAF. Użyłam też piankę do golenia, taką, którą też kupiłam na, wydaje mi się, że to była jakaś promocja w Rossmanie. Teraz znowu jej nie mogłam, kurczę, znaleźć, a była świetna, pięknie pachniała. Ja nigdy, przenigdy nie używałam tego typu produktów, używałam, że to jest w ogóle, uważałam, że jest to strata kasy, natomiast w tej chwili nie wyobrażam sobie, jak ja mogłam tego nie używać. Teraz mam z Gillette albo z Venus chyba, taki żel, który po zetknięciu się z wodą emulguje, o ile nie mylę pojęć, w sensie zmienia się w taką pianę. I tamten jest chyba z masłem shea i nie jest tak dobry jak ten. Ten zdecydowanie lepiej wygładzał skórę i był świetny. Dajcie znać, czy wiecie, gdzie to można kupić, czy można gdzieś to jeszcze kupić, Wilkinson. I pokażę wam właśnie jeszcze ten balsam samoopalający do twarzy ciała, bo jest tonujący, który jest stopniowy i samoopalający, który jest po prostu samoopalaczem. Tu jest cena na nim 29, ale on kosztował chyba, teraz ostatnio go kupowałam, około 25 zł.
z pompeczką średnio wydajny, natomiast największy plus tego, że to jest bronzer, balsam samoopalający, produkt samoopalający, który ma w sobie zielone tony, dzięki czemu nie jesteśmy po użyciu jego pomarańczowe. I drugi wielki plus to to, że można to używać na buzi, nie, absolutnie nie zapycha. I trzeci plus jest taki, że on ma w sobie kolor, czyli w momencie, kiedy go nakładamy, widzimy, gdzie go nakładamy. Jeszcze Wam przeczytam, co jest napisane na korku. Zawiera składniki na bazie cukru, kwas DHA, ekstrakt z buraka cukrowego, skropi kukurydzianej oraz wilczojego, do witaminy A oraz kwas linolowy, zapewniający skórze optymalną ochronę przed wolnymi rodnikami i stresem, nadaje skórze naturalny wygląd, pozostawiają nawilżoną, miękką i gładką dla lepszego rezultatu użytkowania złuszczającego przed nałożeniem. Produkt należy stosować 2 razy w tygodniu w celu utrwalenia efektu. Kolor utrzymuje się od 4 do 6 dni od pierwszej aplikacji. Po nałożeniu umyj ręce. Ja kupiłam też z Gosza taką rękawicę do nakładania, żeby sobie dłoni nie brudzić, bo to już ten produkt jest hardkorem i dłonie są bardzo, bardzo zabarwione. I serdecznie Wam właśnie ten sam opalacz z Gosza polecam. To już wszystko na dzisiaj. Dajcie znać, co Wyście ostatnio zużyły. Bardzo chętnie poczytam, jakie są Wasze denka i może jakie były Wasze buble, albo do czego wrócicie i czy miałyście któryś z produktów, które Wam pokazałam. Do następnego razu, buziaki!